Czy dzięki muzyce można osiągnąć równowagę? A może receptą jest coś zupełnie innego? O tym już za chwilę Natalia Kukulska. Co jest w stanie wyprowadzić Natalię Kukulską z równowagi? Oj, jest dużo takich rzeczy. Jestem trochę nerwusem i jestem trochę histeryczna. To znaczy, bardzo emocjonalnie przeżywam niektóre rzeczy. Zwłaszcza jak praca jest twórcza, czyli nie jest to wykonanie rzeczy od A do Z. Wena nie przychodzi na zawołanie. Więc to jest najtrudniejsze, a w momencie, kiedy wkracza proza życia, a zazwyczaj, jak wiadomo, proza wkracza seryjnie, czyli jak się coś psuje, to się dzieje, to zaraz to wsiada wszystko naraz i tak dalej. Wkurza mnie wiele rzeczy też w swoim zawodzie, z ludźmi, z którymi się spotykam, ale z drugiej strony to jest też pięknie, bo poznajemy właśnie też znakomitych ludzi, więc no, nie sposób tego uniknąć. Jak się pracuje z ludźmi, musimy się nastawić i na znakomite spotkania i relacje i też na takie, które nas będą zawodziły. I czasami trudne, ale one nas zawsze czegoś uczą, mam wrażenie. A ja nie. Ja mam wrażenie, że jestem odporna. A jak wracasz do tej swojej równowagi po czymś takim? Wiesz co, chyba najlepiej to jest przekuć balon jakimś dowcipem, to znaczy poczucie humoru, spojrzeć na to. I to miał mój tata i ja chyba po nim trochę to przejęłam, że wiesz co, czasami nagle jak już jest tak źle i wszystko się sypie, to zacząć się z tego śmiać. Działa? Działa. Uważam, że poczucie humoru jest i muzyka. To są dwie rzeczy, które przenoszą kompletnie, wiesz, w inną stronę, zmieniają kontekst. Ja potrafię wyjechać wkurzona z domu i włączyć sobie w samochodzie jakąś ukochaną muzykę i nagle jestem w ogóle przeniesiona w zupełnie inny świat. I tak samo naprawdę w pewnym momencie pomyśleć, skoro ja nie daję rady, skoro już jestem tak tymi złymi emocjami, nie wiem, chciałam powiedzieć zżarta, no ale tak naprawdę, bo to nas zżera od środka, no to może spojrzeć na to inaczej. Wydobyć z siebie naprawdę z czeluści tam gdzieś schowany dystans, poczucie humoru i spojrzeć na to inaczej. No tak to byśmy naprawdę mogli zwariować. Poczucie humoru jest super ważne. Jak się osiąga równowagę, kiedy tak naprawdę ciężko taki balans w dzieciństwie? No bo właściwie od dziecka twoje życie wyglądało trochę inaczej niż twoich dzieci na przykład dziś. Myślę, że no, trudno mi odpowiedzieć w ogóle na to pytanie, ale myślę, że chyba to jest też troszeczkę kwestia priorytetów, które we mnie się wyklarowały z biegiem czasu. Myślę, że kwestią również jest wychowanie, że jakby pomimo tego, że barwne było to dzieciństwo, jak na czasy PRL-u. Z jednej strony. To miałam przy sobie, zwłaszcza miałam tatę i babcię, ale zwłaszcza babcia była tą osobą, która no, taką wprowadzała dyscyplinę, taki porządek. Ona pochodzi z okolic Poznania i później mieszkała przez lata i tak miała taką poznańską kinderstubę. I być może, że to spowodowało, że jakby no, ona do mnie dużo wymagała takiego porządku, dyscypliny jakiejś. Ja się oczywiście buntowałam, a teraz jak już te wszystkie rzeczy gdzieś tam przeminęły, no to chyba samej mi jest to potrzebne. Ja mam taki w ogóle zawód, że to jest taka sinusoida. Raz się bardzo dużo dzieje, raz... Żeby za chwilę zwolnić. Tak, ale muszę za chwilę zwolnić. Muszę mieć chwilę, kiedy właśnie zrobię nawet porządek w domu, kiedy zobaczę, że nie umyka mi ta sfera życia, jak prowadzenie domu, jak jakieś relacje z ludźmi. To chyba jeszcze zdecydowanie ważniejsza sfera. I jakby jak jest za dużo czegoś w moim życiu, to staram się łapać kontrast do tego i potrzebuję też chwil na refleksję, na przemyślenie. Ja nie umiem tak pędzić, już nie. Czasami się mówi, że odskocznią od domu jest praca i na odwrót, że ten dom to jest taka ostoja, kiedy wracamy z pracy. U ciebie jest trochę trudniej, bo pracujesz ze swoim mężem. No to prawda, że... Często no, wracamy z koncertu, albo teraz właśnie była trasa koncertowa promująca moją ostatnią płytę. Mnóstwo rzeczy leżało, że tak powiem, życiowych, niepozałatwiane sprawy i tak dalej. I jak wróciliśmy, to okazało się, że znowu jest coś, że teraz jest, nie wiem, jakiś kolejny projekt. I te tematy nasze zawodowe no, są cały czas w naszym domu. Ciebie to mobilizuje czy denerwuje momentami? Ja czuję, że ja muszę mieć chwilę przerwy. Ja potrzebuję takiego czegoś. Studiowałam filozofię, nie skończyłam tej filozofii, ale studiowałam ją przez prawie 3 lata. I
I wiele osób się pytało mnie właśnie, co mi to daje. A mi to daje jakiś rodzaj takiej harmonii, kiedy wiem, że sfera intelektualna, takiej abstrakcji, myślenia, dyskusji, czytania, poznawania, wiedzy też jest zaspokojona. Teraz mam poczucie, że moje życie, jak jest, są te sprawy zawodowe, biorą górę, no to, że umyka mi wiele rzeczy. No ale to jest kwestia też naszej decyzji, kiedy potrafimy być asertywni i powiedzieć, że okej, jednak nie, jednak z tego trzeba zrezygnować, trzeba sobie zrobić przerwę. Najgorzej jest jakby to znaleźć ludziom, których zawodem jest ich pasja. Bo trudno sobie zrobić przerwę od pasji. Ona i tak podstępem gdzieś zawsze będzie cię nęcić. Także oglądasz film, mówisz, dobra, dzisiaj robię sobie wolny wieczór i będę oglądała film, ale od razu słuchasz, fajna muza. Co to jest? A są takie momenty, że on łapie cię za rękę albo ty jego i mówicie sobie stop. Teraz jest moment, żeby właśnie znaleźć tą równowagę, ten nasz balans. Odpuszczamy pewne rzeczy, umiecie się zatrzymać, czy raczej to jest takie więcej, mocniej, szybciej, dalej, wyżej? Proszę, zacytowałaś prawie moją piosenkę. Więcej, mocniej, tak, tą piosenkę miał, naprawdę. Śpiewam piosenkę o takiej postawie. To jest taka trochę postawa jednak materialistyczna, która powoduje, że człowiek chcąc jakby przeżyć jak najwięcej, czy posiadać jak najwięcej, traci coś, co jest bardzo ważne. Co na niego nie zaczeka. Co na niego nie zaczeka. Przede wszystkim traci relacje z ludźmi. Więc mamy takie coś. No, zatrzymujecie się czasem. Jesteśmy małżeństwem ponad 15 lat, więc jakby chyba potrafiliśmy wypracować w sobie jakiś taki rodzaj właśnie harmonii, równowagi, żeby nie zwariować. Bo nasz świat jest... Zresztą mamy do czynienia z ludźmi niezwykle ciekawymi. Łatwo jest popaść w różne tutaj skrajności, nawet w życiu takim zakulisowym, poza sceną. Ale no wydaje mi się, że mamy w miarę poukładane w głowach, że wiemy, czego chcemy, co jest ważne. Dzieci też zmieniły bardzo to nasze nastawienie, że no nie żyjemy dla siebie, nie myślimy o sobie. To wszystko już nie jest o nas, co się dzieje. To nie jest o nas, to jest przede wszystkim o naszych dzieciach. I tu jest ten priorytet. Dlatego jak pytasz, czy potrafimy zahamować, wyciszyć się, no to są takie świętości dla nas, które pomimo tego, że może się dziać bardzo dużo, to wiemy, że no wakacje dzieci mają tylko w lipcu i w sierpniu na przykład. Jaką jesteś mamą? Musimy... Nie wiem, to trzeba się zapytać w dzieci moich. Ale jakoś miała siebie określić, wymagającą? Jestem łagodniejszym rodzicem niż Michał. Michał jest bardziej konsekwentny. Ja chyba jestem myślę, że wyrozumiała, ale wiesz, no to jest bardzo trudne, bo ja mam wiele sobie też do zarzucenia, bo trudno jest w naszym zawodzie złapać taką równowagę, żeby być taką w pełni zaangażowaną artystką, oddaną tematowi, w pełni zaangażowaną mamą, perfekcyjną, że myśli o tym, wie o każdej godzinie wywiadówki, z potrzeb, na plastykę dzień wcześniej albo tydzień już kupuje kolorowe papiery takie, jakie trzeba i tak dalej. No właśnie, wiesz, to jest bardzo, bardzo trudne. To znaczy zawsze jest coś kosztem czegoś. Mam wrażenie, że cię od kobiet się tego wymaga, wiesz, że musisz być właśnie dobrą żoną, dobrą matką, świetną gospodynią, no i jeszcze spełniać się zawodowo. Czy myślę, że to jest myślenie, które na szczęście już, jak obserwuję teraz mężczyzn, to oni są coraz lepszymi ojcami, coraz bardziej pełnymi. Wspaniale jest, jak dwoje ludzi się naturalnie jednak dogaduje, bo zauważyłam, że takie jakieś ustalenia, ja robię, to jest moja półka, to jest twoja, przeciąganie liny, to jest bardzo niedobre. Więc ja się cieszę, że my z Michałem nie musimy w ogóle o tym rozmawiać. To jest naturalne, że każdy z nas daje z siebie 100%, ma lepsze, gorsze chwile i naturalnie się wymieniamy tymi zadaniami, kto dzisiaj może odebrać dziecko, bo ten jest zajęty i tak dalej. To jest chyba... Znaleźliście równowagę na czym? Ona przyszła naturalnie, ona przyszła bez właśnie szarpaniny. A czym jest dla ciebie równowaga w życiu? Chyba chodzi o to, żeby nie popadać w żadne skrajności, żeby jakimś umiarem wchodzenie w różne dziedziny życia. Może tym jest dla mnie równowaga. A w muzyce? Harmonią. A w muzyce, no... Pytam, też jej... bo nawiązuję do twojej ostatniej płyty, bo tak, ona jej... jest, no,
pełna równowagi. Opowiedz. Jest pełna równowagi, bo jest dwupłytowa. Więc choć ale już kompletnie mam... różna. Tak, jest kompletnie różna. Ja oczywiście szukam w muzyce różnych emocji i skrajnych, i ostrzejszych, i brzmień. I płytę stworzyliśmy elektroniczną, natomiast druga odsłona tej płyty to jest płyta akustyczna, nagrana z jazzowym kwartetem smyczkowym Atom String Quartet. I są to dwie zupełnie równoważące się, można powiedzieć, płyty, bo ta jest... Ale co się okazuje, że wtedy zupełnie inne rzeczy stają się ważne. Na przykład w tej płycie akustycznej okazuje się, że tekst zyskał, że on jest bardziej czytelny. To są te same utwory. To są te same utwory, nie wszystkie, ale 7 utworów nagranych właśnie w ten sposób. Są nagrane również live. Też jest to jakaś zupełnie skrajna rzecz pokazana, bo tam jest... No, w studiu można wszystko dopieścić, a emocje, które są na żywo, zawsze są jakieś wyjątkowe. Więc dla mnie to też było bardzo fajne połączenie i można powiedzieć, że te płyty w jakiś sposób się równoważą. Jaka jest Natalia Kukulska dzisiaj? Wydaje mi się, że najlepiej to pokazuje moja płyta. Nie umiem siebie weryfikować tak bardzo. Ale wiesz co, jestem też chyba coraz bardziej śmiała i odważna. Ty jesteś trochę szalona, prawda? Trochę tak. Jesteś. Wiesz co, otwieram się na stare lata coraz bardziej. Nie, śmieję się trochę, ale coś w tym jest, że ja potrzebuję nowych bodźców. Jakby stagnacja, rutyna jest czymś, co jest najgorsze. Chyba nie tylko w zawodzie, ale w życiu. I nawet nasz związek trwa 15 lat. Nie potrzebuję w tej sferze swojego życia jakichś mocnych doznań i to jest dla mnie bardzo ważne. Właśnie może to jest ta równowaga, jest że sercowo musi być po prostu jakaś stałość, poczucie bezpieczeństwa, a artystycznie coraz więcej mam ochotę działać i otwierać się. Chyba coraz bardziej wiem, że mogę, nie muszę i teraz robię coś, co wydaje mi się artystycznie jest najbardziej chyba coraz bardziej odważne i bezkompromisowe, ale przede wszystkim szczere. A co robisz tylko dla siebie? Dzisiaj jak wyrywasz ten czas? Wyrywam. To jedyna rzecz, na którą w miarę stale sobie pozwalam, to jest joga. Myślę, że jest to coś, co zobaczyłam, że mi po prostu dobrze robi. Że regularność uprawiania jogi, nie uprawiam jej od dawna, od długiego czasu, ale odkąd zaczęłam, mam wrażenie, że robię też coś dla siebie. Są takie chwile, kiedy udaje mi się wyrwać na przykład do mojej przyjaciółki na Mazury. Tam odstawiam telefon, tam zajmujemy się, nie wiem, pichceniem sobie jakichś pysznych rzeczy, zresztą naturalnych, bo ona tam uprawia różne fajne warzywa, roślinki i tak dalej, więc sobie w ten sposób kilka dni spędzamy. Dzieciaki się bawią, jest przyroda wokół, wieczorem siedzimy na przykład w stodole, czasami oglądamy jakiś film, bo ona ma tak fajnie, tam zawieszony ekran, czytamy książki, ale powiem szczerze, żeby się zmobilizować, żeby z tego życia wyrwać ten moment dla siebie, to jest bardzo trudne, ale trzeba to robić. Trzeba, to ja Ci życzę wytrwałości w tym osiąganiu równowagi. Dziękuję bardzo. Życzę tego.